Witam bardzo serdecznie w grze American Trail Simulator na PC DOS. Tu pokazuje, że jest gra wylansowana przez jakąś firmę Positive, ale też jeszcze jest tutaj Kawasaki, jakieś tam A i Derby. Trudno powiedzieć. Tak, muzyka oczywiście jest fantastyczna. Jak słychać, wciśnięcie dowolnego klawisza ją wycisza. Mamy tak, praktykę machine. Machine to można wybrać sobie motor, ale tutaj jak już to proponuję rozpocząć od redefine, czyli redefinicji klawiszy. Czyli fire to powiedzmy, że będzie Z. Góra, dół, lewo, prawo to naturalnie klawisze kursora. Abort, no to niech będzie A. No i teraz oczywiście można wybrać sobie motocykl. Po wybraniu tej opcji pojawiają się możliwości 3. Czyli mamy tutaj prędkość maksymalnie 100, consume to jest 5. Nie wiem, tutaj chodzi o spalanie. Być może. Kolejny motocykl. Widzimy, że na dole mamy Derby, potem jest ten znak A, nie wiem co za firma, i oczywiście Kawasaki. Kawasaki największą posiada prędkość, ale najwięcej tak jakby pali, tudzież jest zatankowanie 65, tak? No dobrze, zacznijmy może od pierwszego, więc ja wybiorę tutaj z Z-em oczywiście, zatwierdzam. 3 to co tutaj mamy? 3 to są wrogowie, tak jakby. Czyli tutaj mamy niezła jakaś kobita, Szwedka i tak dalej. Niebezpieczny poziom niebezpieczeństwa 5. Im wyżej to te, no to jest Kuba Rozpruwacz, Anglik, bardzo mądry, poziom trudności 6. Marco Polo, nie Marco Polo, Manolo, co ja to czytam, Manolo Perez. Nie znam w ogóle tych ludzi. 7 poziom trudności, szybki Joe, albo szybki Lopez, jak kto woli. To jest już 8 poziom trudności i jakiś Mac Mutant, którego tutaj jest poziom trudności aż 10. Więc oczywiście może zacznę od najprostszego poziomu trudności. Nie będę tutaj się za bardzo denerwował, powiedzmy. Weźmy 4, czyli equipment. Co można wybrać? Extra fuel, apteczka pierwszej pomocy. Tutaj jest jakaś broń. Kompas. Może tak, wybiorę sobie kompas. Wybiorę sobie mapę. I może apteczkę pierwszej pomocy. Nie zamierzam tutaj nikogo zabijać, bo tu można tylko 3 przedmioty właśnie wziąć. Zresztą nie ma tutaj okazji do zabijania tak naprawdę. No i oczywiście 5 to jest rozpoczęcie wyścigu. No i mamy właśnie oto takie time to finish 99, jak widać. Więc można powiedzieć, że mamy dość dużo czasu, chociaż ten czas dość szybko ucieka. Klawiszem do góry przyspieszamy, do dołu zwalniamy, do przodu i do tyłu nic się nie dzieje właściwie. Klawiszem, tutaj oczywiście trzeba z odpowiednią prędkością jechać, żeby z tych górek, żeby się nie przewracać. No i trzeba tą prędkość, tutaj akurat co mamy? Mamy tak jakby... Behar to są tak jakby cele, czy coś w tym rodzaju. No dobra, Enterem to się włączyło, czyli tak jakby mapa taka, nie? Tak, w lewo, w prawo oczywiście kierujemy, bo tam taką mapkę widzimy na dole. I ten taki niebieski punkcik to jest właśnie położenie naszego rajdowca względem ulicy. Więc oczywiście postaram się jakoś to może przejechać, nie wiem czy mi się uda. Trasa jest bardzo długa, trzeba przyznać. No i teraz właśnie mamy Deviation to Wargla.
Więc chodzi tu o to, żeby skręcić. Oczywiście skręcić możemy tylko jeśli przekroczymy prędkość chyba 30 na godzinę. Wtedy jak damy na bok, to widzimy, że nasza kropka zmienia położenie. No nic, dobra, spróbuję, może się uda. No nie udało mi się skręcić niestety. Jadę prosto, jak widać, czyli za późno zacząłem skręcać. Tak, tutaj tym Z-em oczywiście jest nie tylko ta mapka, ale również, to znaczy jak to Z szybko wciśniemy, to się włączy mapka. Jak przytrzymamy trochę dłużej, to wtedy mapka się nie włączy, tylko mamy taką możliwość podniesienia przedniego koła. No w końcu wziąłem tą mapkę, to o tak jak teraz na przykład, tak? Czyli no spokojniej trochę, żebym się za bardzo nie pospieszył, bo tutaj ileś razy można spaść z motoru. Jak spadniemy za dużo razy, muszę teraz na bok gdzieś uciec, bo zaraz spadnę z trasy. Dobra, wolę gdzieś tak być bardziej przy środku drogi, bo wtedy wypada się z trasy i no, następuje kraksa. Teraz spróbuję skręcić właśnie w tą stronę, w którą pokazuje mi tutaj mapa na dole ekranu. Dobra, spokojnie. No te górki nie, no nie możemy z jakąś prędkością szaleć, bo na pewno dojdzie do... Dobra, tyle wiem o co chodzi. Tu jest to, że jak tą mapkę sobie włączymy, to niestety, ale... Ale ona, spróbuję teraz na tą drugą stronę się udać. O, właśnie wypadłem z trasy. Moja kropka niebieska stała się biała. No, można powiedzieć, że straciłem troszeczkę. Dobra, jadę dobrze teraz. No, ale przyspieszyłem za bardzo i spadłem znowu z górki po raz drugi. Ileś tych upadków oczywiście można mieć, ale nie za dużo, bo jeśli będziemy mieć za dużo, to gra się po prostu skończy, trafimy do szpitala. Podejrzewam, że w pewnym momencie się na pewno to stanie. O. Tak, bo tutaj akurat nie wjechałem na ścieżkę, bo to właśnie te kierunki w lewo i w prawo po to są, aby właśnie w odpowiednim momencie skierować swój motocykl, żeby właśnie nie wypaść z trasy. A najgorsze jest to, że to się dzieje właśnie na tych górkach, i przez to można łatwo wtopić. No i teraz jest właśnie, że Destiny Behar. Tutaj na mapie to mamy to Behar, jak widać. No to jedziemy dalej. Czas mu minęło 9, czyli jeszcze to ma być 99 czas był, tak? No także dlatego mówię, trasa jest dość długa. Także trzeba kontrolować to, jak jedziemy wzdłuż tej trasy. Mogę tu przyspieszyć nawet dość mocno. Z trasy nie powinienem wypaść, ale z górki można spaść. Dlatego wolę nie szaleć po górkach za szybko. O, teraz jest jakiś zakręt, więc tutaj będę musiał na kolejną stronę się tam przerzucić. Dobra. Dobra. I na bok, i na bok. Dobra, ajajaj. Dobrze było, tylko tyle, że za szybko troszeczkę jechałem. Ale już jestem z powrotem na motocyklu i jadę dalej. Tutaj ta mapa to jest taka trochę dziwna, bo ona właściwie tutaj nic nie pokazuje takiego konkretnego. Nie pokazuje, gdzie jesteśmy generalnie względem całej trasy, więc właściwie właśnie kupienie jej to po prostu przeszkadza tylko, zauważyłem, niż tutaj daje mi jakieś, że tak powiem, daje jakąś użyteczność, tak? Na bok, na bok, na bok, pojedź na bok. Tak, spadłem, właśnie pojechałem elegancko na bok. Teraz już miałem ostrzeżenie, że mogę spaść jeszcze tylko dwa razy. Jeśli spadnę dwa razy, to już będzie, to się mówi, po grze.
Także widać, trasa jest dość długa. To jest kilometry są, ile przejechałem, tak? Oczywiście w takiej umownej bardzo formie, bo to z kilometrami prawdziwymi nie ma nic wspólnego. No ale jest taka umowna, powiedzmy tutaj, nomenklatura. Dobra, teraz muszę tutaj skręcać, jadąc z odpowiednią prędkością. Dobra, ach, spadłem. You can only fall once, czyli jeszcze raz tylko mogę spaść. Jak teraz spadnę, to już będzie po prostu po ptaszyskach konkretnie i tyle. Dlatego muszę teraz się pilnować. Także nie wiem w tej grze, czy udało mi się kiedykolwiek dojechać do końca trasy. Nie wiem. Nie przypominam sobie. Możliwe, że tak, ale bardzo prawdopodobne, że raczej nie. No skręcaj, skręcaj, no właśnie. Ok, First Aid Pack, czyli wykorzystałem już mój, że tak powiem, You can only fall twice, czyli wykorzystałem już tabliczkę, nie tabliczkę, kurczę, tylko tą apteczkę pierwszej pomocy. Więc to dało mi jeszcze możliwość no 3 razy popełnienia błędu, ale jak widać na załączonym obrazku może to nie wystarczyć na to, aby przejechać trasę. Fuel mam 12, więc paliwa też nie mam za dużo. Dobra, jedź, 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 jedź. Tak, dobra. Tak, muszę też na tą mapkę na dole patrzeć i w odpowiednim momencie dawać kierunki w lewo, w prawo, aby właśnie tam nie wypaść te trasy. To są na... w dwa kierunki muszę patrzeć, czyli zarówno na dole, jak i na górze też są ważne aspekty, które muszę po prostu kontrolować. Tak, skręcaj, skręcaj. Jeszcze dobrze, jest dobrze. No paliwa już zaczyna mi coraz bardziej brakować. Nie wiem, jak daleko jeszcze muszę pojechać. Nie wiem, czy tutaj jest jakieś tankowanie. Może tankowanie jest przy tych miejscach, co są takie czarne. Jakby takie punkty. Chociaż nie wiem, nie, trudno powiedzieć. Bo tego paliwa znowu nie mam. Dobra, zobaczmy, jak się zatrzymam gdzieś tu, czy... Czy doładuje mi się jakieś paliwo? A, nic się nie doładuje, niestety. I zjadę dalej, byleby tylko nie wypaść z trasy. I żeby już się teraz nie przewrócić, bo już niestety, ale nie będę miał, nie mam już żadnej taryfy ulgowej. Teraz jak spadnę, to po prostu będzie po ptakach. Oj, niestety spadłem. You are damaged. I zostałem niestety przewieziony do szpitala, tak? Oczywiście on się już teraz kładzie, już się nie podniesie. Karetka nie przyjechała. Ok. Tak wygląda ta gra. Zobaczmy, jak wybiorę sobie jeszcze, dajmy na to... No, dwójkę wezmę, czy coś. Coś już nie działa. Extra fuel. Wzięło mi nie to, co trzeba. Dobrze, to wezmę. Kompas elektroniczny wezmę. I extra fuel chyba, nie? Tyle wezmę. Zobaczmy, czy... Bym chciał zmienić motocykl. Ale coś nie mogę tego zrobić teraz. Znowu się mi włączyło to samo.
Czy nie wszystko złoto, co się świeci, tak? Dobra. Czy można wystartować? No wystartować można. Teraz mam więcej fuelu. No i zaczynamy zabawę od początku. Chciałem wybrać inny motocykl, żeby pokazać, czy też zobaczyć, jaka jest różnica między tym a innym motocyklem. No ale niestety nie zrobię tego. Bo po prostu gdzieś nie mogłem wybrać już motocykla. Zobaczmy klawiszem Z. Już teraz nie włącza mi się ta dziwna mapa, którą wcześniej miałem. I bardzo dobrze, bo to tylko przeszkadzało. Także teraz już można się skupić konkretnie na jeździe. Ale myślę, że nie ma co przedłużać. Jak gra wygląda, widać. Myślę, że warto pograć, bo jest nawet dosyć fajnie zrobiona gra. No i gra się dosyć przyjemnie. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na PC-DOS.